Siemanko, to Abez, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś wytestujemy sobie nową wersję Petard Doom Boom Middle, tym razem w wersji z flarą czerwoną. Tak to się prezentuje za takie opakowanie 20 sztuk. Kiedyś, gdy te petardy były faktycznie nowością, gdy wchodziły na nasz rynek, kosztowały w większości sklepów około 30-35 zł. Teraz aktualnie w większości sklepów kosztują 20-25 w tym przedziale. Sporo się zmieniło, dyszka w dół daje jakiś znak niekoniecznie dobry. Myślę, że raczej większość z Was się domyśla, czemu takie spadki cenowe nastały, ale my sobie przetestujemy, żeby też sprawdzić, jak to strzela. Za taką paczkę, tak jak powiedziałem, trzeba zapłacić od 20 do 25 zł. Gramatura 20 gram nek, niestety ostrość coś mi dzisiaj zawodzi. Klasycznie na ziemi pewnie złapię. Oczywiście nie wiem, czemu tak jest, jak postawię petardy na ziemi, to ostrość od razu się znajduje. CE oczywiście posiadają 20 gram na paczkę Doom Boom Middle. 1 gram na sztukę, jak dobrze wiecie, Doom Boom Middle nigdy wcześniej nie miały 1 grama nek na sztukę, tylko znacznie więcej, więc no podejrzewam, że po prostu ludzie ich nie kupują, bo byli trochę zniesmaczeni i wkurzeni. Data produkcji 2021, teraz było widać, proszę bardzo. Importer oczywiście czeski, klasyk tutaj bez zmian, jednak Doom Boom to Doom Boom. Wersja czerwona, kod produktu P6A13 i w nawiasie R. I właśnie po tym możecie poznać, z jaką flarą są to petardy, bo rozumiem, że w okresie sylwestrowym większość z Was będzie kupowała, może nie większość, ale znaczna część będzie kupowała te petardy na przykład na straganach i wtedy możecie sobie spojrzeć na petardę. Jeśli w tym nawiasie jest R, to oznacza, że flara będzie czerwona, jeśli jest G, oznacza, że będzie zielona. Dlaczego zrobiłem ten cudzysłów, mówiąc o flarze? Dlatego, że mamy tutaj po prostu ląd ozdobny zamiast flary, który podczas spalania pali się na czerwono, więc nie ma klasycznej flary, tylko jest taki czerwono płonący ląd. Masakrycznie dużo petard ostatnio korzysta z tego patentu. Pewnie jest tańszy w produkcji po prostu. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam Was do wzięcia udziału, nie wiem, w czym jeszcze. Po prostu zapraszam Was do opisu. Tam znajdziecie linki na Instagrama, TikToka, Discorda oraz do sklepu Pirogrzmot. I pamiętajcie o naszym kodzie rabatowym. A ja już nie przedłużam i odpalam pierwszą petardkę. No i patrzcie, jak ten ląd się pali. O co mi chodziło dokładnie. Oj. Pali się na czerwony kolorek, tak jak powiedziałem. I widzieliście, co jeszcze robił ten ląd później. Moc 1 gram zdecydowanie. I to tak bez odliczenia tego lądu, więc wali to trochę może lepiej niż 1 gram. Po prostu wiadomo, że ląd w większości petardach producent wlicza do gramatury całej petardy, więc można tu powiedzieć, że ten huk to był cały 1 gram, a nie 1 gram podzielony na wybuch i na ten ląd. Wiecie, o co mi chodzi zapewne. Petardy zdecydowanie słabsze od starych Doom Boom Middle, zdecydowanie słabsze od każdej wersji, która wcześniej wychodziła. Z tego, co pamiętam, jeśli się mylę, poprawcie mnie. Wiem, że było chyba 2,5 grama, były 3 gramowe Doom Boom Middle. Te są jednogramowe, czuć tą różnicę. No i zamiast flary mamy też ten ląd ozdobny. Jest to też dość zauważalne, choć moim zdaniem ten ląd nie wygląda wcale źle, fajnie się pali. Dobrze, że w ogóle coś jest, a nie zwykły ląd po prostu. Takie iskry jak z zimnego ognia plus czerwony płomień z lądu. Odpalimy sobie jeszcze pewnie z jedną na luzie. No i lecimy na decybelomierz. Zobaczymy, jaki wynik nam decybelomierz pokaże. Myślę, że nie będzie to wynik wysoki. Myślę, że będzie to wynik raczej przeciętny, klasyczny, jeśli chodzi o aktualne petardy. Widzę, że jest tu ogonek od petardy, którą testowałem wczoraj i nie znalazłem. W sensie musiałem to przeoczyć, choć nie wiem, jak widocznie moja ślepota postępuje dalej.
Jak postawicie, no to ten lącik przy końcu daje taki fajny w miarę efekt wulkanika, że te iskry wylatują z tej petardy na tam kilkadziesiąt centymetrów, tam z 20 czy tam 15, więc w miarę spoko to wygląda, ale czy zapłaciłbym 20, no 2 teraz powiedzmy, 22 tak uśrednimy, uśrednimy. Czy zapłaciłbym za te petardy tyle? Raczej nie. Wybrałbym inne opcje zdecydowanie. Wiem, że mnie nienawidzicie pewnie, ale klasycznie porównam to do petard, do których zawsze to robię. Petardy Kolpo, petardy Pirata, petardy Crazy Bulldog zdecydowanie wychodzą lepiej cenowo, są bardzo podobnej mocy. Albo nie, no dobra, nie będziemy się oszukiwać. Są lepsze, decybelometr za chwilę to raczej pokażę, nie tylko moje ucho. Są lepsze i wychodzą taniej. Nie mają może jakichś flar, jakichś płomieni kolorowych, ale no jako petarda raczej ma być głośna, a nie mieć milion efektów i wybuch pikolaka, więc raczej rozumiecie, o co mi chodzi i czemu bym wybrał inne petardy, a nie te. Nawet jeśli chcecie coś z taką ala flarą, to wolałbym chyba wziąć petardy na przykład P500, P750, które również są przeciętne, nie oszukujmy się, ale mają ten sam zabieg zastosowany, czyli ten ląd, ląd właśnie ozdobny, kolorowy, i one są też tańsze, bo kosztują tam, z tego co pamiętam, 12-15 zł za paczkę też 20 sztuk, także myślę, że warto bardziej tamte, mimo że są delikatnie słabsze. Jak chcecie jakiś płomień. Z tych 4 metrów 117 wykręciło. Zwracam honor, jest nawet trochę lepiej. Odrzucę teraz na bardziej typowy dystans. Zdziwiłem się, bo szczerze mówiąc, tak w uchu powiedzmy, no nie jest to basowy huk, nie uderzyło to mnie jakoś potężnie, także myślałem, że będą słabsze. Na tym decybelomierzu wcale zły wynik nie wyszedł, ale to też było blisko, także dajmy małe wyzwanie. 116, i tak jest dobrze z takich 5-6 metrów. Dobra, no to nie ma takiej tragedii, jak myślałem, że jest. Czy zmieniłbym swoje zdanie jakoś drastycznie? Chyba nie. Może nie poleciłbym już P500, może bardziej P750, może. Ale no wciąż nie jest to ta moc, którą byśmy oczekiwali. Ciągle podtrzymuję swoje słowo o na przykład Crazy Bulldogach, które za paczkę 20 sztuk trzeba zapłacić około 16-17 zł, które są bardzo podobnej mocy. Czy po prostu na przykład w dwóch paczkach petard Pirata, które również na Pielgrzymocie macie dostępne. One kosztują, z naszym kodem wychodzą 6 zł za paczkę, 6,30 chyba dokładnie. Za 12 zł kupicie dwie paczki, macie 20 sztuk petard, które mają ścierną główkę, która pali się na czerwono, więc macie praktycznie dokładnie taki sam efekt jak z tym lątem, a petarda jest mocniejsza. Nieznacznie, ale jest mocniejsza, także myślę, że tam to polecę bardziej. Co nie zmienia faktu, że te Dumbumy dostaną ode mnie w aktualnych czasach, nie oszukujmy się, myślę 6, nie są tragiczne, choć 6 naciągane, 5, nie będę naciągał, przeciętniak, który wyróżnia się prawie niczym, bo ten ląd naprawdę na początku, jak petardy wychodziły z tym lądem, rzeczywiście może był czymś nowym, ale teraz no nie, teraz nie jest to niczym nowym, jest to zabieg stosowany masowo. Także no, petardy nie wyróżniające się niczym, wyróżniają się jedynie logo Dumbum i na szczęście teraz zeszły sceny i są ok, są po prostu przeciętne, są ok. Jeśli wiecie, jak wygląda rynek pirotechniczny aktualnie i nie nastawicie się na to, że kupujecie stare, mocne Dumbum Middle, to pewnie nie będziecie wściekli. Natomiast za 30-35 zł, jak były na początku w niektórych sklepach, myślę, żebym sobie odpuścił. Za 22 można kupić i będzie znośnie. Tyle mam do powiedzenia. Wydajcie swoją opinię w komentarzu. Czekam na to, co wy o tym sądzicie. Zapraszam jeszcze raz do udziału w konkursie, który aktualnie na kanale trwa, i do innych linków w opisie. Trzymajcie się. Cześć.